Witam wszystkich, z tej strony Mark Michael. Dziś w kolejnym odcinku z serii Teoria Gier dowiemy się, co znajduje się w środku plazmidów z gier Bioshock i Bioshock 2. Zapraszam. Plazmidy z tych gier są nieodłącznymi atrybutami głównego bohatera. Dają nam wiele pomocnych umiejętności, ale też rzucone w przeciwników ułatwiają nam ich zabicie. Zaczniemy odcinek od wbrew pozorom bardzo prostego pytania. Czym one są? Plazmidy w naszym świecie to małe skupiska DNA w organizmach prokariotycznych, czyli takich, które nie zawierają jądra komórkowego. Są informacjami, które pomagają im w przeżyciu, choć niekoniecznie potrzebne do funkcjonowania. Co więcej, w procesie zwanym koniugacją, plazmidy mogą być kopiowane z jednej bakterii do drugiej. Dzięki temu szybko się przystosowują do zmieniających się warunków środowiska i łatwiej im się dostosować. Rozmnażają się one bezpłciowo, w większości przypadków przez mitozę, przez co potomstwo jest identyczne jak rodzic. Ma ten sam zestaw genów, w ten sposób organizmy bardzo długo ewoluują, więc musiały jakoś znaleźć pomysł na szybkie rozwiązanie tej sprawy. I stąd mamy plazmidy. Więc wiemy, czym są plazmidy i w jaki sposób działają. Jednakże pozostały nam jeszcze dwie inne kwestie. W jaki sposób dokonują zmian w kodzie genetycznym i jakie są to zmiany? Więc tak, plazmidy mogą być wprowadzane drogą kropelkową. Gdy butelka jest roztrzaskiwana obok danego przeciwnika, to ciecz z plazmidami jest rozprowadzana na danym obszarze. Biorąc wdech, przyjmuje do krwioobiegu plazmidy, które potem dostają się do mózgu i głównie tam będą robić najwięcej zmian. Cały ten proces od momentu wdechu do wprowadzenia do mózgu trwa około 7 sekund. Niektóre są od razu wprowadzone do krwioobiegu, co jeszcze bardziej ułatwia proces przyjmowania plazmidów. Trwa on nieco dłużej, co prawda, ale jest o wiele skuteczniejszy oraz jest przyjmowana większa ilość. Tylko jak się to odbywa? Prawdopodobnie plazmidy powodują zwiększenie lub zmniejszenie wydzielania jakiegoś enzymu w ciele lub bezpośrednio wpływa na ich ilość. Zmieniają strukturę DNA w komórkach, przez co mogą dowolnie zmieniać strukturę białek podczas ich syntezy. Nie wszystkie plazmidy da się wytłumaczyć, na przykład ten, który powoduje pojawienie się hologramu bohatera. Można by jeszcze popróbować z podrzucaniem jakiegoś holoprojektora, jednak to wszystko, wszystkie procesy zachodzące podczas mutacji, nie są w stanie utworzyć hologramu. Uwierzcie mi, że bardzo chciałbym je zrealizować, ale nauka też niestety ma swoje ograniczenia. Więc po tym krótkim wstępie przejdźmy do samych plazmidów. Pierwszy, którego mówimy, nazywa się błyskawica. Tutaj już podchodzimy pod magię, a naukowe tłumaczenie magii jest nieco śmieszne. Niemniej jednak ta gra podchodzi całkiem naukowo do wszystkiego, więc w pewien sposób da się wytłumaczyć, jak uzyskać efekt Imperatora z Gwiezdnych Wojen. Wystarczy, żeby plazmidy spowodowały mutację komórek nabłonka w skórze do formy elektrocytów, czyli komórek zdolnych do wytwarzania napięcia elektrycznego. Oczywiście taki proces jest niesamowicie złożony i potrzebuje masy zmian i pomniejszych mutacji. To tak jakby chcieć ze słonia otrzymać silnik spalinowy, jednak nie ma innego wyjścia z udziałem mutacji genetycznych. Plazmid Fury rzucony w przeciwnika powoduje jego zwiększoną agresję. Według mnie plazmid ten zmniejsza wydzielanie enzymu, który nazywa się monoaminooksydazą A. Odpowiada on za szereg innych reakcji, które mają na celu zmniejszenie agresji organizmu. Więc gdy zmniejszymy wydzielanie enzymu MAO-A, zwiększymy agresję całego osobnika, przez co potocznie mówiąc, wpadnie w furię. Hipnoza wielkiego tatuśka, jak sama nazwa wskazuje, hipnotyzuje tatuśka, dzięki czemu przez określony czas chroni nas przed atakującymi przeciwnikami. Hipnoza jest dosyć kontrowersyjnym tematem, zwłaszcza w sferach naukowych. Podchodzi pod parapsychologię, której nie do końca można wytłumaczyć za pomocą normalnych nauk. Dziękuję wszystkim za uwagę. Był to całkiem długo wyczekiwany temat, ale w końcu go wykonaliśmy. Chciałbym was prosić jednocześnie o to, by w komentarzach pod tym filmem podać jak najwięcej pomysłów na kolejne filmy, gdyż sam nie do końca wiem, co zrobić za tydzień. Do zobaczenia.